Piotr Zmarzłowski. Architektura przed małe a. Czyta autor. Wstęp. Kwestia wizerunku architekta i kilka słów o autorze. Jeśli jesteś młodym człowiekiem w przededniu wyboru swojej ścieżki zawodowej, która zdeterminuje całe twoje pozostałe życie, to jest to książka właśnie dla ciebie. Jeśli jeszcze do tego zastanawiasz się nad wyborem kierunku, jakim jest architektura i urbanistyka, to jest to już naprawdę książka dla Ciebie. I nie, nie odpowiem Ci na łamach tego opracowania, czy masz wybrać ten kierunek, ani czy jest to dobry pomysł. To jest wyłącznie Twoja decyzja i Twoje życie. Mając jednak na względzie, jak mało wiemy o przeróżnych zawodach właśnie wtedy, kiedy jesteśmy na etapie ich wyboru, mogę Ci to jednak trochę ułatwić. Sam, kiedyś stanąłem przed taką decyzją i choć moja historia była trochę specyficzna, delikatnie mówiąc, to mogłem przyznać, że to, co wyobrażałem sobie, to, co okazało się w praktyce, miało ze sobą tyle wspólnego, co przysłowiowy kamień węgielny z węglem kamiennym. Ta książka jednak, nie, jest o mnie, lecz o architekturze, a koleje moich decyzji byłyby pewnie dobrym tematem, ale na osobną książkę. A teraz kilka słów, które możesz pominąć, jeśli jeszcze jesteś na etapie wyboru zawodu, a skierowanych do tych, którzy właśnie otrzymali swój upragniony tytuł magistra inżyniera architekta. Otóż książka zawiera także garść informacji, które uzmysłowią tym, że osobom już po ukończonych studiach i na samym początku swojej kariery, z czym przyjdzie im się mierzyć oraz jak mogą uchronić się przed prostymi błędami, które każdy początkujący zazwyczaj popełnia. Tak więc pozycja, którą trzymasz w ręku, ma kilka warstw jak szrek, dzięki czemu może zostać z pożytkiem wykorzystana na różnych etapach, od decyzji w kwestii kierunku studiów. Po początki pracy w wybranym przez ciebie zawodzie architekta. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia otóż, zawód architekta obudowany jest całą masą stereotypów, czego efektem jest m.in. to, że przez całe lata przedstawiciel tej profesji kojarzony był przede wszystkim z mężczyzną, co miało chociażby odzwierciedlenie w tytule zawodowym, który odnosił się jedynie do płci męskiej. Dziś lody pękają, po trochu i coraz częściej zaczyna się mówić o paniach projektujących domy architektki. To jest na razie tylko drobny ruch, który, choć może wydawać się mało istotny, to jednak powoduje pewną zmianę postrzegania tego zajęcia w kontekście dominacji jakiejś konkretnej płci. Na marginesie, mam całą masę koleżanek, które z powodzeniem dowodzą, że płeć nie ma najmniejszego znaczenia w tej profesji. Poza tym muszę dodać, że niektóre wręcz podziwiam za skuteczność i determinację, której mógłby im pozazdrościć nie jeden architekt mężczyzna. W tym momencie chciałbym zatem podkreślić, że choć będę na łamach tej książki posługiwać się określeniem jeszcze ze starej epoki czyli architekt to jednak za każdym razem będzie się ono odnosiło zarówno do panów architektów, jak i pań architektek. Tymczasem pochylmy się nad tymi stereotypami, którymi obrósł ten szacowny zawód, a zwłaszcza tym najpoważniejszym, czyli wizerunkiem typowego projektanta budynków. Już na samym początku chciałbym zwrócić Waszą uwagę na problem, a może lepiej zjawisko, jakim jest odbiór społeczny tego zawodu. Nie będę tu wracał do czasów starożytnego Egiptu, gdzie architekt był w randze Boga, zresztą ulubionego przez wykładowców z czasów moich studiów. Coś jednak z tego mitu pozostało w mentalności społecznej, wykoślawiając zarazem prawdziwy obraz przedstawiciela tej profesji. Nie ma też sensu wracać do czasów III Rzeszy, gdzie ambitni młodzi projektanci na usługach szalonego dyktatora zbrodniczego reżimu kreowali wizję na miarę wręcz epokowych, utopijnych idei. Przyjrzyjmy się zatem temu, co jest najbliżej nas, czyli kulturze masowej. Otóż. Jak jest ukazywany w filmach czy serialach architekt i jak to się ma do rzeczywistości? Na drugie pytanie odpowiecie sobie po zakończeniu lektury tej książki, lecz na pierwsze możemy odpowiedzieć już teraz. No więc tak. Stereotypowy architekt jest mężczyzną w średnim wieku, zazwyczaj w okularach. Oprawki najczęściej są prostokątne, czarne i grube, sprawiając wrażenie ekranów jakiegoś telewizora. Tak, tak, nawet w dobranockach dla dzieci tak to kiedyś wyglądało. Następnie opisany moście z ubrany w marynarkę nałożoną na Czarny Golf, a spodnie, uff, tu już jest trochę swobodniej, mogą być na przykład to dżinsy. Kiedyś obrazu dopełniała fajka i muszę wam powiedzieć, że faktycznie znałem kilku projektantów, którzy ją palili. Uwierzcie mi, że wyglądali naprawdę ikonicznie. Tu jednak wizerunek lekko skruszał, zgodnie z duchem postępu, i zważywszy, że ogólnie palenie nie jest już dobrze widziane, to fajka gdzieś po drodze zniknęła. Przy czym trzeba przyznać, że architekci dość długo opierali się młodzie i postępowi, utrzymując swój wizerunek na jednakowym poziomie. Dziś rzeczywiście trochę to się rozluźniło, lecz z całą pewnością nie tak, jak to sobie wyobrażacie. Ale zaraz. Mówimy przecież o wyobrażeniu, a nie samych bohaterach tej opowieści. Otóż to jest trochę jak samospełniającą się przepowiednią. Ogólnie kierowany wizerunek wpływa w jakimś stopniu na opisywane osoby, sprawiając, że zwłaszcza młodzi adepci tej profesji podążają za utartymi wzorcami. Dobrze, ale trochę odbiegliśmy od głównego nurtu. Otóż, wykroowany obraz przedstawia nam tego około 40-letniego mężczyznę w marynarce, okulara, golfie i powiedzmy na to dżinsach, już bez fajki i bez do niedawna niezbędnego gadżetu, jakim była czarna tuba na rysunki. Tak, to byłby już archaizm, więc architekt pozostał bez niczego. Jakoś twórcy scenariuszy przegapili że jednak gdzieś te projekty trzeba nosić. A może plecak z laptopem nie bardzo pasował do ich filmowej wizji? Wobec czego facet jest po prostu w marynarce, ma poważną minę, często jakiś zarost, bo już nie brodę, jak to kiedyś było, i w zasadzie nie wiadomo, co robi. Tu dochodzimy do sedna tego wizerunkowego problemu. Po pierwsze, zazwyczaj jest to mężczyzna, a po wtóre nie za bardzo wiadomo, co robi. Brzmi dziwnie. Wystarczy obejrzeć kilka seriali, a może jakiś film i od razu to widać jak na dłoni. Otóż nie twierdzę, że jest przedstawiany jako ktoś, kto programowo nic nie robi, jednak sama natura jego pracy jest rozmyta niczym obraz zepsutego obiektywu. Niemal każde dziecko wie, co robi policjant, stolarz, pilot, hydraulik, albo chociażby malarz. Zapewne jest to związane z tym, że od dziecka widzimy przedstawicieli innych zawodów przy pracy, ale bez wątpienia jest to także efektem wykreowanego w mediach obrazu. Malarzy przecież pokazuje się przy sztalugach albo z wałkiem w ręku i na drabinie, w zależności czy są artystami czy rzemieślnikami, prawda? Podobnie jest z innymi profesjami. Architekta nikt jednak nie pokazuje, jak siedzi godzinami przed komputerem albo tkwi na niekończących się naradach budowlanych. Jałem może zaledwie dwa filmy i to z zamierzchłych czasów, w których ślęczeli przy deskach kreślarskich. Biega on zaś, zazwyczaj uśmiechnięty, po mieście, albo lepiej jeździ jakimś naprawdę kozackim samochodem, sprawiając wrażenie, jakby nie bardzo miał cel w tym, co robi. Owszem, warstwa dialogowa w nieudolny sposób próbuje nadgonić braki obrazu, objawiając się mętnymi tekstami o problemach w pracy trudnych klientach albo napiętych lub wręcz zagrożonych terminów. Terminy to jest jednak temat sam w sobie, któremu poświęcę osobny rozdział, ale do rzeczy. To wszystko jednak nie tworzy spójnego obrazu, który mógłby chociaż w przybliżeniu zbudować wyobrażenie tego, co się robi będąc architektem. Ciężko wytłumaczyć, skąd taka wizja. Być może korzenie sięgają jeszcze do starożytnego Egiptu. No dobrze, bądźmy poważni. Wydaje się, że samo skomplikowanie natury tego zajęcia spowodowało nawarstwienie przeróżnych wyobrażeń, co poskutkowało w efekcie wykoślawieniem końcowego efektu. Rzeczona profesja zawsze owiana była nimbem tajemniczości, co zapewne można przypisać po części samym zainteresowanym, którzy budowali przez pokolenia wokół siebie aurę niedostępności. Cóż mieli zatem pokazywać nieszczęśni twórcy treści multimedialnych, Skoro całościowy obraz nie składał się przysłowiową jedność, a sami bohaterowie zdawali się szybować gdzieś pomiędzy tymi wyobrażeniami, sprawiając wrażenie istot nie z tego świata. Tak oto narodził się stereotyp tej skądinąd wspaniałej profesji, lansujący pogląd, że tenże wspomniany już osobnik w prostokątnych okularach całe dnie szwenda się po mieście, spotykając się z mnóstwem ludzi i prowadząc z nimi mniej lub bardziej nudne rozmowy. Pieniędzy mu raczej nigdy nie brakuje, bo i samochód zacny, mieszkanie z widokiem na całe miasto, na wysokości co najmniej ostatniego piętra, sporego wieżowca własnego projektu. A jakże? Lub co najmniej dom z tarasem wychodzącym na ocean. Tak, tak, niestety tak to wyglądało i wygląda, i sam się na to kiedyś złapałem. Naprawdę? Naturalnie jak można podejrzewać, większość zainteresowanych tę profesją młodych ludzi, nie da się omamić tej popularnej wizji, Wobec czego nie sądzę, aby ktoś czuł się później zawiedziony. Problem jednak pozostaje, a dotyczy on świadomości innych osób spoza szacownego grona architektów. W tym miejscu zatem warto uwrażliwić wszystkich zastanawiających się nad wyborem tej profesji, że wchodząc w ten obszar działalności będą oni już nieodłącznie łączeni z tym wyobrażeniem i żadna próba sprostowania tego stanu rzeczy. Nie przyniesie innego skutku jak potraktowanie ich niczym znudzonych frustratów. Być może wydaje Ci się to teraz bez znaczenia, można i tak podejść do tego tematu. Oczywiście, dam jednak parę przykładów, gdzie takie wyobrażenie o tym zawodzie może być co najmniej kłopotliwe dla jego przedstawiciela. Pierwszy przykład pochodzi niejako z podwórka zawodowego projektantów i dotyczy niestety sporej części środowiska. Otóż wśród architektów jest mnóstwo rozwodów, o czym będę pisał w osobnym rozdziale. Teraz wyobraźcie sobie, że stajemy przed sądem, który ma za zadanie zdecydować o wysokości waszych alimentów. A może negocjujecie właśnie stawkę mandatu z policjantem, który zatrzymał was za zbyt szybką jazdę? Jak myślicie, co oni pomyślą o zawodzie architekta i jego zarobkach? Pamiętajcie, to są tylko ludzie. Żeby jednak nie kończyć tego rozdziału taką fatalistyczną wizją, bo przecież znam także i szczęśliwe małżeństwa architektów, może dwa albo trzy, muszę wyraźnie podkreślić, że przynależność do tego grona niesie ze sobą również nieodłączny posmak prestiżu. Czy prawdziwy, czy może jedynie wyobrażony? Omówimy to w innym rozdziale, lecz tak w istocie rzeczy jest. O ile na co dzień możecie tego nie dostrzec, gdyż osoby współpracujące oraz zatrudniające architektów już dawno przestały postrzegać ich przez pryzmat prestiżu pełnionej przez nich funkcji, o tyle pozostali nadal pozostają w tym obszarze zachwytu, a mamieni medialną propagandą. Tu odpowiedzcie już sobie sami, jak możecie skorzystać na tym zjawisku. Jak widać, na koniec znalazł się cały worek plusów. Oraz co najmniej jeden minusów opisanej sytuacji. A tylko od Was zależy, co skonstruujecie z tego zestawu. Na zakończenie tego rozdziału napiszę kilka słów o sobie, abyście mieli pewne wyobrażenie, czyje słowa czytacie. Otóż skończyłem studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1997 roku. Już od pierwszego roku studiów pracowałem w kilku znanych warszawskich pracowniach projektowych. Uczestnicząc w projektach dużych obiektów biurowych, handlowych, fabrycznych i mieszkaniowych. Po zdaniu egzaminu magisterskiego przez kilka lat pracowałem wpierw jako asystent projektanta, a następnie nieformalny, jeszcze bez uprawnień projektowych, projektant, zajmując się głównie architekturą biurową i mieszkaniową. Przez kilka lat specjalizowałem się też w rozwiązaniach detalicznych i systemowych pomagając zespołowi projektantów w rozwiązywaniu szczegółów ich projektów. Były to czasy jeszcze przed upowszechnieniem się w sieci internetu, więc za swoimi plecami miałem wielki regał wypełniony zgromadzonymi przeze mnie katalogami specjalistycznych rozwiązań, z których na bieżąco czerpałem swoją wiedzę. Następnie zacząłem rozwijać już działalność na własny rachunek, rozpoczynając od projektów technicznych wielkich galerii handlowych w Warszawie. Kolejne lata to były kolejne projekty, kolejna firma, nowi wspólnicy i nowe doświadczenia. Miałem zaszczyt uczestniczyć przy projektowaniu i wymyślaniu wielu warszawskich osiedli i budynków biurowych, które zapewne niejednokrotnie mijaliście jadąc samochodem lub tramwajem. Przeczytałem setki umów projektowych, popełniłem całą masę błędów i odsiedziałem tysiące godzin przed ekranem komputera i mam nadzieję, że garść tych doświadczeń, jakie zawarłem na łamach tej publikacji, będzie pomocną dla każdego, komu temat projektowania nie jest obojętny. Rozdział pierwszy. Kto to jest ten architekt i czego można się spodziewać po studiach? Jak już wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, architekt jest mężczyzną w wieku około 40 lat, ubranym, no dobrze, żarty na bok. Przyjrzyjmy się zatem, co tak naprawdę robi architekt lub architektka i jaką pełni rolę w procesie powstawania budynków, a może nawet całych miast. Co prawda, urbanistyka zajmująca się projektowaniem całych założeń miejskich jest już czymś trochę innym, jednak po skończeniu studiów, na przykład na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, można specjalizować się na dalszym etapie szkolenia w kierunku projektowania założeń przestrzennych. Obejmujących miasta, urbanistyka lub wsie, ruralistyka. Otóż jednak do rzeczy. Co ten gość w okularach w ogóle robi poza szwędaniem się po mieście w eleganckim samochodzie? Tytuły uzyskane po szczęśliwym zakończeniu pracy dyplomowej oraz obronieniu egzaminu magisterskiego sugerowałyby, że absolwent jest inżynierem, magistrem i architektem. Należy tu jednak podkreślić, że pierwsze dwa tytuły nie dlatego występują w parze, że ich szczęśliwy posiadacz jest jednym i drugim, choć tak w istocie jest formalnie, ale dlatego, że rzeczona profesja umyka się klasycznej standaryzacji, sprawiając spory kłopot w uszeregowaniu jej przedstawiciela w skostniałej strukturze oznaczeń. Z pomocą więc przychodzi tu trzeci tytuł architekt. To wszystko, o czym tu się rozpisuję, dotyczy naturalnie praktyki i jej stanu faktycznego. Nie podejmuje się bowiem na łamach tej książki roztrząsać aspektów prawnych wspomnianych tytułów, aby nie uczynić tej pozycji niezjadliwą, a przynajmniej niezgodną z pierwotnym założeniem. Tak więc, do rzeczy. Architekt po skończeniu studiów jest w istocie rzeczy magistrem, gdyż uzyskał przecież absolutorium i złożył egzamin magisterski. Lecz już inżynierem jest jedynie tytułarnie. Zakres jego wiedzy oraz nabyte umiejętności praktyczne obejmują bowiem tak szerokie spektrum dyscyplin, że wręcz fizycznie niemożliwym byłoby, aby posiadał w nich stricte inżynierski poziom posługiwania się posiadaną wiedzą. Architekt jest po prostu architektem ale zabrzmiało Tak więc na poważnie. Architekt jest zatem osobą o bardzo rozległej, lecz siłą rzeczy powierzchownej wiedzy w prawie każdej dziedzinie wiążącej się z szerokim wachlarzem ludzkiej aktywności. Co to oznacza? Projektując dom, musimy mieć pojęcie o klimacie w miejscu lokalizacji, budowie gruntu, pozycjach słońca w ciągu roku, uwarunkowaniach prawa lokalnego, miejscowych trendach estetycznych. Dostępnych materiałach, wymaganiach klienta, potrzebach przyszłych użytkowników, specyficznych wymaganiach pojazdów i urządzeń przyszłych użytkowników, zagrożeniach związanych z czynnikami naturalnymi, a także spowodowanych działalnością człowieka, fizyce budowli, uwarunkowaniach w zakresie infrastruktury zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, ochronie przeciwpożarowej, psychologii mam wyliczać dalej? Oczywiście. Nie ma sensu wymieniać tu wszystkich pozycji, gdyż jest to przedmiotem studiów, które trwają w końcu prawie pięć lat. Moją intencją było jednak uzmysłowienie wam, że ogrom wiedzy, jaki powinien posiadać projektant, wyklucza przekroczenie poziomu powierzchowności w każdej z tych wymienionych dziedzin. Co to oznacza? Otóż, ni mniej, ni więcej to, że architekt jest kimś w rodzaju menadżera który posiadając ogólne pojęcie w tych wszystkich i jeszcze innych niewymienionych dziedzinach, będzie zarządzał procesem powstawania projektu, zawierającego z kolei komplet opracowań poszczególnych specjalistów ze swoich dziedzin. Tu zrobiłem przerwę na moje małe spostrzeżenie. Otóż, przez wszystkie lata, jakie spędziłem na Wydziale Architektury, nigdy nie spotkałem się, aby ktoś z prowadzących chociaż przez chwilę podjął próbę przybliżenia nam tej kwestii. To wszystko byli czynni architekci, którzy sami pełnili funkcję menadżerską w swoich pracowniach, lecz nie uważali jednak za konieczne zapoznać nas z tym jakże istotnym aspektem zawodu, skupiając się wyłącznie na warsztatowej stronie profesji. Dodatkowo, kilka razy spotkałem się również z postawą, która wyraźnie sugerowała, abyśmy nie zagłębiając się nadmiernie w jakieś głębsze przemyślenia, po prostu korzystali z dotychczasowego dorobku poprzednich pokoleń. Niech pan skopiuje te sprawdzone mieszkania i ulepi z nich budynek, a architektura wyjdzie sama. Czy to było jakieś programowe przeoczenie, a może celowe działanie, a może potroszę jedno i drugie. Wracając jednak do podstawowego nurtu, przed chwilą właśnie dotknęliśmy bardzo ważnej kwestii. Otóż wspomniałem o intencjach prowadzących zajęcia. O ile trudno mi się wypowiadać o obecnie dominujących tendencjach, to jestem wręcz na granicy pewności przekonany o tym, że niewiele się zmieniło w tej materii. Mianowicie, podstawowym zamierzeniem tej struktury, czyli Wydziału Architektury, było i zapewne nadal jest tworzenie pracowników dla istniejących już biur projektowych, ludzi, którzy rzetelnie obeznani z techniczną wiedzą oraz zasadami warsztatu zawodowego będą w stanie pełnić rolę bardziej inteligentnych kreślarzy, tak zwanych asystentów projektanta. Tak, dokładnie to co napisałem. Przypomina Wam to coś? Jeśli nie, to już śpieszę z podpowiedzią. Dawne zawody mistrzowskie i relacje nauczyciel-uczeń. Przy czym, kiedy młody człowiek zapragnął zostać z Dunem, to zapisywał się do terminu i podążał jak cień ze swoim mentorem, podpatrując wszelkie niuanse jego fachu i przygotowując się zarazem do samodzielnego wejścia w zawód po zakończeniu stażu. Na uczelni zaś młody człowiek nie ma nawet najmniejszej szansy liźnięcia tajników swojego przyszłego zawodu, będąc sprowadzonym jak zarączkę przez te wszystkie lata jedynie po przedszkolu tego wspaniałego fachu. Nie jestem jednak ekspertem od edukacji i być może jest to jedyny możliwy system nauczania, lecz chciałbym, abyście mieli świadomość tych specyficznych warunków. Otóż przez wszystkie lata studiów nawet nie dotknąłem prawdziwej materii architektury, czyli strony menedżerskiej. Owszem, słyszałem kilka prześmiewczych uwag o francuskich uczelniach, gdzie kształceni są zamiast prawdziwych projektantów architektury menedżerowie. Lecz to było jedynie zawoalowane i zarazem kpiarskie zresztą wspomnienie o tym podstawowym skądinąd kierunku działania architekta. Naturalnie możecie powiedzieć, że przecież nie każdy musi być menadżerem, żeby wykonywać ten zawód. Można zatem pracować w znanej pracowni, kreśląc całe życie projekty i skupiając się na stronie technicznej powstawania budynków. Otóż nie do końca. Z wielkim prawdopodobieństwem u każdego. Prędzej lub później nadejdzie moment, kiedy zechce samodzielnie podjąć się zadania projektowego, zwłaszcza że po uzyskaniu mitycznych uprawnień, o których wspomnę więcej w innym rozdziale, będzie miał z punktu widzenia prawa taką możliwość. Tymczasem zaś nikt ani nic nie przygotowało go do takiej roli. Uwierzcie, że same umiejętności techniczne nie wystarczą, aby skutecznie sprostać temu zadaniu. Rozwinę w późniejszych rozdziałach jeszcze ten wątek, pokazując Wam dobitnie, że architektura to nie jest wyłącznie rysowanie budynków, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Znaleźliśmy się bowiem w przededniu, kiedy to większość technicznych umiejętności przejętych zostanie przez coraz śmielej pojawiające się w naszej rzeczywistości twory pod nazwą sztucznej inteligencji, pozostawiając nam, oby, jedynie rolę kierowniczą. Studia niewątpliwie Pozwalając nam zapoznać się z całym dorobkiem twórczości architektonicznej, stylami, materiałami, metodami, umożliwiając tym samym wykształcenie podstaw dla zrozumienia teorii tego wspaniałego zawodu. To jest z całą pewnością ogromna i solidna baza dla dalszego rozwoju, niemniej, bez strony praktycznej, może stanowić doskonałe podwaliny dla kariery akademickiej, a nie rynkowej. Na marginesie muszę dodać, że to też jest bardzo ciekawy i zarazem potrzebny kierunek rozwoju. Ktoś przecież musi się zajmować podstawami i założeniami architektury, podejmując z trud analizy dotychczasowego dorobku i tworzących się obecnie trendów, gdyż praktycy zwyczajnie nie mają na to ani czasu, ani odpowiedniego dystansu. Odsumowując już jednak ten rozdział, muszę podkreślić, że architekt, praktyk, Powinien być przede wszystkim sprawnym organizatorem z całym mnóstwem tak zwanych miękkich umiejętności. Skuteczne negocjacje, analiza psychologiczna kontrahenta, umiejętność motywacji współpracowników, zdobywanie sympatii wśród osób mających wpływ na losy naszego projektu, nieograniczona wręcz odporność na stres, to zaledwie niektóre z nich. O ile zaś szkoła nie daje nam odpowiedzi na te problemy, Pozostaje za pomocą umiejętnej obserwacji swoich przełożonych w trakcie odbywanego stażu nabywać je z mozołem i ćwiczyć w ogniu walki. Z całą pewnością, jak jest w każdym zawodzie, gdzie dopiero podczas budowanej z mozołem kariery zawodowej wspinamy się na kolejne szczeble wiedzy. W architekturze jest to jednak niezmiernie jaskrawe i zaczyna się od samego procesu kształcenia, który skupia się jedynie na samym warsztacie, teorii i podstawach projektowania, pomijając cały szereg umiejętności, które tak naprawdę tworzą zręby dla sukcesu w tej branży sukcesu przez duże S. Rozdział drugi: Predyspozycje. Jeśli ktoś ze znajomych powiedział Wam, że wspaniale rysujecie, wobec czego powinniście iść na architekturę, to zostańcie raczej rysownikami. Brzmi trochę dziwnie. Może, ale dzisiaj umiejętność rysowania, tak bardzo podkreślana i pożądana za moich czasów i wynoszona na piedestał przez pierwsze dwa lata studiów, ma już marginalne znaczenie. Wspomniałem w poprzednim rozdziale o sztucznej inteligencji, którą dla uproszczenia będę dalej nazywał SI. Otóż ten sztuczny twór będzie w stanie już za chwilę narysować za was wszystko, co mu nakażecie. I tak, oczywiście, rysować będziecie musieli się nauczyć, aby zdać egzaminy wstępne. Lecz nie liczcie na to, że ta umiejętność w jakiś widoczny sposób poprawi wam tak zwany skill zawodowy. I tu, wracając do pierwszego zdania tego rozdziału. Namawiam osoby obdarzone prawdziwym talentem do pielęgnowania go na kierunkach bardziej artystycznych. Jeszcze na moment pozostanę przy umiejętności rysowania. Tak więc, jeśli wasze zdolności są poparte głęboką potrzebą wyrażenia siebie, połączoną zarazem z wrażliwością twórczą, to już z całą pewnością nie macie co szukać w tym zawodzie. Nie twierdzę w tym momencie, że architekci są pozbawieni wrażliwości. Niemniej takie połączenie jest jak przysłowiowy spacer ślimaka po ostrzu brzytwy. Pamiętna scena z czasu apokalipsy. Co mam na myśli? Otóż menadżer, projektant musi mieć przede wszystkim psychikę zbliżoną swoją odpornością do budowy nowego polskiego wozu bojowego o dźwięcznej nazwie Borsuk. Delikatna natura artystyczna, wrażliwość, empatia będą mu w tym wszystkim jedynie przeszkadzać, sprawiając, że niejednokrotnie poniesie porażki w kontaktach zawodowych, które będzie później maskował przed klientem wyłącznie swoim kosztem. Są oczywiście przypadki współistnienia tych wszystkich cech, lecz na dłuższą metę mogą jedynie prowadzić do głębokiej frustracji i zaburzeń, co niestety z czasem sprowadza się do sięgania po psychoaktywne używki. Brzmi strasznie? Niestety tak. Znam co najmniej kilku architektów, którzy nie podołali tej dwoistości, wobec czego uważam wręcz za swój obowiązek wspomnieć o tym jakże realnym zagrożeniu. Jednak jeśli masz przede wszystkim dobrze rozwinięty zmysł organizacyjny, umiesz rozmawiać z ludźmi i motywować ich do sprawniejszego działania, a przy tym dysponujesz wyobraźnią przestrzenną, to jest to zajęcie dla ciebie. Nie pomylę się tu zapewne wiele, twierdząc, że podstawowym narzędziem architekta są prócz oczu usta. Naprawdę ciężko byłoby zaprojektować coś bez patrzenia i choć jestem w stanie wyobrazić sobie taką sztukę, niemniej już przejście przez ścieżkę edukacyjną wydaje się wręcz niemożliwe. Ale co z tymi ustami, zapytacie? To oczywiście jest trochę spłaszczone ujęcie, gdyż chodzi mi tu o darmowy, a nie sam reprezentujący go organ. Tak, tak, architekt powinien być przede wszystkim mówcą. Naturalnie, jeśli wystarczy ci w zupełności rola asystenta projektanta, to możesz nie przejmować się tym, co za chwilę napiszę. Jeśli jednak masz w sobie ambicję dla samodzielnego działania i wpływania na otaczającą przestrzeń za pomocą swoich koncepcji, to jest to umiejętność wręcz niezbędna. Żeby nie być gołosłownym, posłużę się tu kilkoma przykładami z życia zawodowego projektanta. Pierwszy może banalny, ale bardzo częsty dotyczy samego procesu projektowania. Wyobraźcie sobie zatem, że w trakcie burzliwych narad projektowych przedstawiciele innych branż, których zaprosiliście do swojego projektu, próbują przeforsować swoje pomysły, które niekoniecznie współgrają z waszą wymarzoną ideą. Nie mówię oczywiście o sytuacji, kiedy poszybowaliście w swoich pomysłach poza granice możliwości technicznych i realiów rynkowych, lecz o zwykłej ludzkiej pragmatyce i pokusie, aby chodzić utartymi ścieżkami. Co w takiej sytuacji począć? Przecież nie zaczniecie wydawać rozkazów, bo choć jesteście menadżerem, to nic nie upoważnia was do takiego zachowania, a co więcej, sprawi jedynie. Że grono chętnych do współpracy przy kolejnych projektach ulegnie znakomitemu zmniejszeniu. Zostaje w takim razie zagadać swojego rozmówcę, tak aby już nie wiedział pod koniec waszej przemowy, jakie jego argumenty przemawiały za uporczywym trwaniem na swoim stanowisku. Proste, niby tak, ale tylko z pozoru. Dar przemawiania, w zasadzie erystyka, będąca sztuką samą w sobie. Wydaje się tu zupełnie niezbędnym narzędziem. Sięgnijmy teraz nieco wyżej na drabinie zależności, bo przykład z delikatnych relacji architekt-klient. Otóż nie łudźcie się. Prawdziwymi wizjonerami są klienci, a wy wdrażacie jedynie w życie ich pomysły. Jednak klient, którego należy szanować za odwagę oraz umiejętności organizacyjne, zazwyczaj nie posiada zasobu wiedzy architekta, chociaż często tak mu się wydaje. Wobec czego nie wszystkie jego pomysły są możliwe do zrealizowania. Tu wkraczacie wy. I w zależności od etapu waszych kontaktów musicie albo ukierunkować wizję klienta, albo obronić swoje wizje, które klient chce w drastyczny sposób nagiąć pod siebie. To jest bardzo delikatny proces, o którym jeszcze wspomnę w innym rozdziale. Ludzie inwestujący ogromne pieniądze w ogromne przedsięwzięcia są z natury rzeczy bardzo pewni siebie i umiejący stawiać na swoim wobec czego umiejętność zręcznego przeprowadzenia własnych pomysłów wydaje się warunkiem niezbędnym dla zachowania jako takiej kontroli nad waszymi autorskimi ideami. Nie twierdzę w tym momencie, że wszelkie sugestie inwestora są złe, broń Boże. Wielokrotnie w trakcie swojej kariery łapałem się na tym, że inspirowały mnie i motywowały do jeszcze bardziej wnikliwego przeanalizowania moich koncepcji, wprowadzając w efekcie mnóstwo ciekawych i pożytecznych zmian. Najważniejsza jest jednak równowaga, pozwalająca zachować balans pomiędzy ślepym wykonywaniem poleceń klienta a samodzielnym żeglowaniem w przestworzach swojej wybujałej wyobraźni. Właśnie w zachowaniu tego złotego środka może Wam pomóc umiejętność zręcznego przemawiania i obrony swoich racji. O czym już wspomnieliśmy? O zmyśle organizacji, o wzroku, o wyobraźni, o darze kwiecistej mowy. Pozostaje nam zatem jeszcze umiejętność autopromocji. To modne skądinąd dzisiaj słowo oznacza ni mniej, ni więcej, tylko zwykłe chwalenie się. No... Może niezwykłe, ale takie trochę wysublimowane, nazywane przez samych zainteresowanych budowaniem wizerunku. Powiedzmy sobie szczerze: jeśli wasza natura nie pozwala wam głośno i wyraźnie pokazać się w internecie, a może i na jakimś spotkaniu przedstawiając swoje osiągnięcia w jak najlepszym świetle, to zapomnijcie o rozwinięciu kariery na szerszych wodach. Tak, znam kilka przykładów błyskotliwych karier medialnych osób, które. W trakcie, kiedy promowały się w każdych możliwych mediach, nie posiadały nawet łamka umiejętności, które prezentowały na zgrabnych prezentacjach. I co w związku z tym? Dziś są przecież już uznanymi architektami, którzy zdobyli brakujące doświadczenie niejako w trakcie w boju. Otóż to, że ten zawód ma coś w sobie z celebryctwa. Uff, nowe słowo. Mianowicie projektant musi cechować się ekstrawertyzmem i dużą dozą tupetu. Nigdy nie posiądziecie całej potrzebnej wiedzy, a okazje będą się pojawiały co rusz. Wobec tego niejednokrotnie będziecie musieli nadrobić miną braki i uśmiechem upudrować niepewność. Pocieszę was, że o ile macie choćby zalążki takich predyspozycji, z czasem takie zachowanie potrafi wejść w krew, wobec czego nawet nie będziecie sobie zdawać sprawy, jak jesteście przekonywający i pewni dla otoczenia. To oczywiście będzie miało też swoje minusy, gdyż z takiej roli ciężko jest wyjść, ale o tym więcej wspomnę w rozdziale omawiającym życie prywatne architekta. Powróćmy jeszcze do wyobraźni. Wspomniałem o niej przez chwilę, lecz może nie do końca pochyliłem się nad tym jakże ważnym aspektem. To zapewne wynika z tego, że jest to umiejętność, o której niejako od zawsze wiadomo i jest wymieniana na pierwszym miejscu wśród katalogu tych niezbędnych, dla wykonywania tego zawodu przymiotów. Nie mogę jednak nie dorzucić kilku swoich groszy w tej może już dość dobrze opisanej dziedzinie. Nie zamierzam się tu nadmiernie rozpisywać, lecz pokrótce postaram się wyjaśnić o co chodzi. Otóż, aby zacząć coś rysować, a nawet tylko opowiadać o tym klientowi, to na samym początku należy to sobie wyobrazić. Budynki zaś są przede wszystkim układami przestrzennymi, składającymi się z niezliczonej ilości różnorakich elementów. Musisz zatem wyobrazić sobie choćby z grubsza planowaną inwestycję, aby móc podążyć w kierunku dalszych etapów projektowania. W tajemnej sztuce przybliżeń wspomnę w osobnym rozdziale, traktującym o całym procesie projektowania od podszewki. Wyobraźnia pozwoli Ci zatem zobrazować sobie funkcjonowanie gotowego budynku oraz wszelkie interakcje jego użytkowników z jego trójwymiarową strukturą. Wszystko można oczywiście poddać symulacji cyfrowej, lecz uwierz mi jednak, że jeszcze żaden komputer nie jest w stanie zbudować na podstawie Twoich wyobrażeń setki modeli w kilka minut, aby następnie wykonać eksperyment nad ich funkcjonalnością. W trakcie zaś pierwszych rozmów z klientem nie będziesz przecież ślęczał muzolnie nad klawiaturą, wprowadzając jego pierwsze pomysły do wirtualnego świata. Pozostaje zatem wyobraźnia. Wyobraźnia, która pomoże także w zbudowaniu wstępnej struktury całego algorytmu działania przy przyszłym zleceniu, ułatwiając zarazem późniejsze etapy przybliżeń i uszczegółowień pierwotnego zamysłu. Rozdział trzeci. Edukacja. W tym miejscu muszę przyznać... Że w tym rozdziale będę opierać się wyłącznie na swoich doświadczeniach sprzed około 30 lat. Potraktuję zatem ten rozdział nieco bardziej ogólnie, dzięki czemu być może nie popadnę w nadmierny historycyzm. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ogólnie rzecz biorąc, edukacja na kierunku architektury trwa prawie 5 lat. Jeśli mówimy o pełnej ścieżce zakończonej uzyskaniem stopnia magisterskiego. Od kilkunastu lat bowiem istnieje możliwość zakończenia procesu nauczania na stopniu inżyniera. Jest to jednak tylko połowiczne rozwiązanie, które nie umożliwia uzyskania pełnych uprawnień budowlanych, wykluczając wobec tego sprawowanie samodzielnych funkcji w procesie budowlanym. Zapewne brzmi to wszystko strasznie poważnie. Nie już tłumaczę. Otóż, aby podpisać gotowy projekt i skierować go do realizacji, Umijam na razie opis postępowania administracyjnego i inne skomplikowane procesy. Konieczne są specjalne uprawnienia, coś jak prawo jazdy, nadawane przez Izbę Zawodową Architektów. Cóż, nie wdając się w szczegóły, rzeczywistość jest taka, że zaraz po studiach nie możecie samodzielnie wykonywać wyuczonego zawodu. Potrzebny jest odpowiedni staż i złożenie egzaminu przed szacowną komisją złożoną z innych architektów. Tak, tak. Razem ze stażem, o ile znajdziecie od razu zatrudnienie i zdacie z marszu egzamin, wszystko zajmie wam około 8 lat. 8 lat, żeby zacząć samodzielnie pracować w wyuczonej profesji? Wydaje się trochę długo, ale nie ma co się martwić. Spójrzcie na lekarzy. Z lekarzami co prawda jest tak, że kiedy już dostaną swoją pieczątkę, to mogą naprawdę decydować o ludzkim życiu. Architekt zaś nie zrobi niczego bez odpowiednich zgód administracyjnych. Jak widać, bywa różnie. Jedno zaś jest pewne. Droga edukacyjna do zostania architektem jest długa i pełna wybojów, a nauka tak naprawdę nigdy się nie kończy. Edukacja zaczyna się jak już wspomniałem od podstaw, czyli nauki rysunku odręcznego, geometrii wykreślnej, historii budownictwa oraz fizyki budowli. Działu budownictwa zajmującego się zjawiskami fizycznymi, które zachodzą w budowli oraz jej styku z otoczeniem i mają wpływ na komfort użytkowników, jej funkcjonowanie oraz trwałość. Taki elementarz. To są takie podstawy podstaw, które umożliwią wam nauczenie się języka, którym posługują się pozostali architekci i wykładowcy. Od momentu przyswojenia sobie tego zestawu pojęciowego. Będziecie rozumieć te wszystkie dziwne sformułowania typu światło otworu, czy też podciąg, albo, co gorsza, chłonność terenu. Uff, co za dziwne sformułowanie. Trochę śmieszne? Tak, ale każdy zawód ma swój specyficzny język. Posłuchajcie na przykład prawników. Tu muszę wrzucić małą dygresję ze swojego doświadczenia. Otóż ja oraz wiele rączników przede mną byliśmy uczeni pisma technicznego. Tak dużą uwagę poświęcano temu zagadnieniu, że nawet zwykłe notatki z wykładów i ćwiczeń musiały być sporządzane tym specyficznym charakterem. Cel tego był oczywisty – ułatwienie nam opisywania projektów w sposób czytelny dla każdego, kto po nie sięgnie. Efekt jednak nie był już taki oczywisty, zwłaszcza w czasach, kiedy nikt nie opisuje dokumentacji odręcznie, lecz za pomocą komputera. Otóż charakter pisma kształtowany od wczesnych lat szkolnych jest zupełnie indywidualną cechą każdego człowieka. Po intensywnej nauce nowego, uniwersalnego dla wszystkich kroju pisma, absolwenci wychodzą w większości pozbawieni swojego odręcznego stylu pisania, posługując się już nieustannie, również w życiu osobistym, technicznym krojem liter. Może z początku nie wydaje się to takie istotne, w końcu stawiamy ładne, kształtne litery, a każdy zrozumie, co napisaliśmy. Zupełnie odwrotnie niż u lekarzy. Okazuje się jednak, że taka unifikacja w pewnym stopniu wpływa na sposób postrzegania siebie oraz otaczającego nas świata. Stajemy się trochę oderwani od reszty społeczeństwa, czując pewną iluzoryczną przynależność do pewnej kasty, budowniczych, demiurgów. To, w połączeniu z wieloletnią indoktrynacją wpajającą przyszłym adeptom uczelni, że są specjalnymi jednostkami oznaczonymi trzema skrótami przed nazwiskiem może powodować pęknięcie na styku młodego człowieka z otaczającą go rzeczywistością. Oczywiście każdy w innym stopniu jest podatny na takie bodźce, lecz zagrożenie pozostaje. Przy zachowaniu odpowiedniego podejścia i zdrowych proporcjach można wynieść z tego całkiem dobre korzyści, kształtując swój przyszły kręgosłup zawodowy, lecz można także odpłynąć w nieznane na falach ignorancji i samozadowolenia. Na marginesie uważam, że architekt powinien być trochę bufonem i tak, wiem jak to brzmi, ale napiszę o tym więcej w innym rozdziale. Wracając jednak do mnie, po przeszło 20 latach pracy zawodowej, podjąłem trud odzyskania swojego utraconego charakteru pisma odręcznego i zwykłej litery powitałem z prawdziwą radością. Wracając zaś do głównego nurtu naszych rozważań, kiedy już zdobędziecie podstawy umożliwiające Wam swobodny dialog z wykładowcami, Zaczniecie wchodzić w coraz głębsze arkana technicznych aspektów projektowania, wykonując po trosze pierwsze projekty. Zdobędziecie wiedzę na temat posługiwania się programami do projektowania komputerowego z rodziny CAD. Nauczycie się retuszować obrazki, a może nawet tworzyć animacje przyszłych budynków. Nauczycie się całej masy przydatnych technik manualnych z zakresu poligrafii i prezentacji wielkoformatowej projektów. Nauczycie się także rzeźbić w glinie i budować makiety? Im jednak dalej, tym zagadnienia będą coraz poważniejsze, obejmując zarówno aspekty techniczne budynków, jak i aspekty prawne procesu projektowania. Ogrom wiedzy i naprawdę wspaniale spędzonego czasu. Zdobyte doświadczenia zaś przydadzą się nie tylko w samej architekturze. Brzmi wspaniale i rzeczywiście jest wspaniale. Do tego, co pół roku będziecie wykonywać projekt semestralny wzorowany na prawdziwym zleceniu i prezentować go przed waszymi kolegami i koleżankami z grupy. Weźmiecie udział w kilku seminariach wyjazdowych, które mają symulować wizje terenowe tak częste w zawodzie projektanta. Poznacie mnóstwo wspaniałych ludzi, a może nawet zadziergniecie przyjaźnie na całe życie i tak żyli długo i szczęśliwie. Zrobiło się strasznie słodko i nostalgicznie, prawda? Ale na koniec zostawiłem Wam coś, co trochę odczaruje ten sielankowy obraz. Nie byłbym sobą, gdybym tak nie zrobił. Otóż podczas tej Waszej drogi naukowej nikt Was nie przygotuje do trudnych rozmów z klientem, do zarządzania zespołem projektowym, do prawdziwej koordynacji wielobranżowej. Nie dowiecie się, jak sobie radzić ze stresem, który jest nieodłączną częścią tego zawodu. Ani z dylematami moralnymi, jakie pojawiają się prawie na każdym kroku. Nie usłyszycie też, jak zjednywać sobie przyjazne podejście urzędników. Nie mówię tu, broń Boże, o jakichś nielegalnych praktykach, lecz zwykłej ludzkiej życzliwości, którą można sobie zaskarbić swoim zachowaniem. W końcu, nikt wam również nie powie, jak można sobie ułożyć życie prywatne, tak, aby przetrwało w zderzeniu z wykonywanym przez was zawodem. Ale to pewnie dlatego że jeszcze nikt nie wie, jak tego dokonać. Jak widać, cała masa miękkich umiejętności pozostanie do zdobycia w boju, a co gorsza, nikt was przed tym nie uprzedzi. Tak, tak, sami na własnych błędach będziecie musieli odkrywać te wszystkie niuanse i szczegóły. Zdaję sobie sprawę, że może to brzmieć dość zawile i skomplikowanie, lecz wierzę, że osoby naprawdę zdeterminowane i przekonane do zdobycia tego zawodu, Jedynie to zmotywuje i zachęci do zagłębienia się w jego tajniki. Na koniec mała rada dla tych, którzy zdecydowali się już na studia i przemierzają właśnie korytarze uczelni pomiędzy kolejnymi zajęciami. Postarajcie się wyciągnąć jak najwięcej z tego czasu. Nie faworyzujcie jednych zajęć przed drugimi. Oczywiście można powiedzieć, że pewne techniczne detale ulegną zmianie do czasu, aż zaczniecie sami projektować. Niemniej chodzi mi o to, abyście starali się ogarnąć jak największy zasób wiedzy ogólnej, która to pozwoli wam na swobodne poszerzanie jej w dalszych latach praktyki. A teraz najważniejsze, starajcie się ćwiczyć wszelkie miękkie umiejętności. Rozmawiajcie z każdym prowadzącym, zwłaszcza tym, który wyda się wam najmniej przystępny i sympatyczny. Budujcie bazę znajomości i kontaktów. Twórzcie zasoby pomocnych specjalistów z każdej możliwej branży, tak, aby w przyszłości móc się do nich odezwać i przedyskutować swoje techniczne zagadnienia zawodowe. W zasadzie mogę zaryzykować twierdzenie, że to są najważniejsze kwestie. Innych rzeczy nauczycie się tak czy inaczej, ale im więcej nabędziecie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, tym łatwiej będzie wam w późniejszych latach. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu mojej książki pod tytułem Architektura przez Małe A, która już 1 kwietnia ukaże się w formie e booka w internetowych sklepach Empik. Niebawem pojawi się również audiobook, a być może nawet i wersja papierowa. Pozdrawiam Piotr Zmarzłowski